Siema Inowrocław! Żyj zdrowo w zdrowym świecie. Tak brzmi hasło 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a dotyczył będzie pierwszy raz wszystkich nas, i małych, i dużych. 29 stycznia będziemy grali głośno i radośnie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. A wszystko po to, żeby rozprawić się z sepsą. W Inowrocławiu nie będziecie się nudzić. W teatrze odbędą się koncerty lokalnych wykonawców oraz mega licytacje. Atrakcji nie zabraknie również dla najmłodszych mieszkańców Inowrocławia. Kochani, ściskam was bardzo, bardzo mocno, wysyłam wam dużo dobrej energii prosto z Warszawy. Cześć, siema! Inowrocławskim magazynie miejskim wita Państwa Artur Kisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam. Świąteczny czas, gdzie nasze domy zdobi bożonarodzeniowa choinka, powoli dobiega końca. Inowrocławska Straż Miejska przypomina, co zrobić z żywymi drzewkami. Jeśli chodzi o poświąteczne choinki, mieszkańcy miasta mogą wyrzucać je do tych mini przoków. Są to punkty selektywnej zbiórki odpadów. Są to kontenery na odpady zielone, tak dokładnie. I najlepiej taką choinkę pociąć, aby nie zajmowała ona bardzo dużo miejsca, i jak najbardziej można takie choinki tam rzucać. No nie powinniśmy ich na pewno pozostawiać gdziekolwiek, tylko no wyrzucać zgodnie z przepisami dotyczącymi segregacji odpadów. Powinniśmy te choinki wrzucać właśnie w te miejsca przeznaczone. Inowrocław również uczcił Święto Trzech Króli. Najpierw mieszkańcy spotkali się przed pomnikiem Jana Pawła II. Organizatorem wydarzenia było miasto Inowrocław i Kujawskie Centrum Kultury. A w tym roku Inowrocław również włączył się w ogólnopolskie obchody Święta Trzech Króli. Ogólnopolskie święto, ale my świętujemy lokalnie. Zapraszaliśmy mieszkańców Inowrocławia do udziału i poczucia jeszcze klimatu świąt, mimo tego, że jesteśmy już w nowym roku, to jeszcze jest świątecznie. Barwnie, kolorowo, koron nie brakuje, no i za chwilę cały ten orszak ruszy. Tak, symbol króli, czyli korony, są przygotowane dla mieszkańców, balony kolorowe, żeby orszak też był barwny, który oczywiście poprowadzą Trzej Królowie w towarzystwie orkiestry dętej. Za nami Live After Zenef, czyli arcydzieło progresywnych i alternatywnych dźwięków autorstwa inowrocławskiego muzyka Macieja Mellera. Koncert odbył się w Teatrze Miejskim przy pełnej publiczności. Było to bez wątpienia jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń tego roku w naszym mieście. Maciejowi Mellerowi na scenie towarzyszyli Zbigniew Florek, Łukasz Oliwkowski, Jacek Mazurkiewicz, Krzysztof Borek, Paweł Hulisz, Sebastian Niemiec, Jacek Zasada i Bartosz Kosowicz. Dużo mniej kolizji, niestety więcej wypadków. Tak w największym skrócie można opisać sytuację na drogach powiatu inowrocławskiego w minionym roku. Swoje statystyki opublikowała Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu. Jaki to był właśnie ten 2022 rok na drogach naszego powiatu? Podsumowaliśmy ten rok i z analizy naszej wynika, że było mniej zdarzeń drogowych na terenie naszego powiatu. Łącznie tych zdarzeń odnotowaliśmy 1887, w tym jest 114 wypadków drogowych. Jeśli tak przyjrzymy się szczegółowo, to w naszym tutaj wyliczeniu wynika, że było mniej kolizji drogowych, ale niestety więcej wypadków drogowych. W tych wypadkach zginęło 5 osób. Jeśli chodzi o przyczyny, na przykład zdarzeń drogowych, w tym wypadków i kolizji, to można powiedzieć, że najczęściej są to przyczyny, które się powtarzają. I między innymi jest to na przykład nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości, na przykład do natężenia ruchu, do warunków pogodowych, ale też na przykład najechanie na tył pojazdu. No i konsekwencje tych zdarzeń są, jak wiemy, różne. Są i ofiary śmiertelne, są też osoby ranne. Można powiedzieć, że ubiegły rok upłynął również pod hasłem działań w ruchu drogowym, które prowadzili policjanci na terenie całego powiatu, a szczególnie również i szczególnie policjanci wydziału
udziału ruchu drogowego. Były to działania pod na przykład nazwą Trzeźwy Poranek, NURT, czyli Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego, na przykład też hasło takie działań Trzeźwość i Alkohol. No i niestety zdarzały się takie sytuacje, gdzie podczas tych działań osoby, które łamały przepisy ruchu drogowego, jechały nietrzeźwe pod wpływem na przykład środków odurzających czy alkoholu, były zatrzymywane i eliminowane z ruchu. W Muzeum imienia Jana Kasprowicza odbył się pierwszy z 7 koncertów na fortepianie Stanisława Przybyszewskiego. Polskie kolędy z obchodzącym 40-lecie pracy organistą Tomaszem Kucharskim zaprezentowali Katarzyna Kucharska, Elżbieta Kubik, Małgorzata Kamer i Krzysztof Kucharski. To wyjątkowy instrument, stary instrument, trzeba też powiedzieć. I na czym polega różnica między tym instrumentem a fortepianem, jaki można spotkać na przykład w Państwowej Szkole Muzycznej? Oczywiście instrument jest specyficzny, został wyremontowany kapitalnie. Mogę powiedzieć o poszczególnych rejestrach. W rejestrze środkowym brzmi bardzo głośno, nadspodziewanie głośno i to właściwie jest zaleta, ponieważ z cichego instrumentu no, trudno wydobyć więcej dźwięków, jakichś alikwotów. Rejestry skrajne, szczególnie rejestr basowy, jest bardzo, bardzo mocnym rejestrem, nawet powiedział, że trochę dość mocno dudniącym. Jakie pan utwory dzisiaj wykonuje? Dzisiaj właściwie to nasz występ nie jest koncertem, jest takim rodzinnym kolędowaniem. Będę akompaniował na fortepianie. Poprosiłem dzieci do pomocy. Syn jest puzonistą. Studiuje na Akademii w Poznaniu. Córka śpiewa. Inna córka też jest instrumentalistką, gra na flecie. W takim razie jest to, tak jak mówiłem, kolędowanie bardziej rodzinne niż taki koncert. A proszę powiedzieć, ta świadomość, że kiedyś na tym fortepianie grał Przybyszewski, wpływa jakoś na grę, odczucia, emocje? Jestem bardzo zaskoczony, bo nie wiedziałem w ogóle o tym fakcie, że Przybyszewski był człowiekiem grającym. Żeby było śmieszniej, mieszkam na ulicy Przybyszewskiego i jeszcze ciekawiej, że było, bardzo niedaleko mnie, w Szymborzu, odrestaurowany jest budynek, w którym urodził się Jan Kasprowicz. A więc tutaj są takie koniugacje bardzo ścisłe. Początek roku to dobry czas na podsumowania i plany. Te przedstawił Inowrocławski Dom Artysty. Zatem jakie wydarzenia udało się zorganizować w minionym roku? W minionym roku udało się nam zorganizować kilka wydarzeń, a mianowicie projekt z miastem Inowrocław, czyli Historia zapisana w obrazie. Realizowana wystawa była w Muzeum Jana Kasprowicza, z którym współpracujemy już nie pierwszy raz. Kolejny projekt to Festiwal Lawendy i pierwszy plener malarski na polach lawendy, gdzie udało nam się ściągnąć studentów Akademii Warszawskiej. I wspólnie z naszymi członkami naszego stowarzyszenia realizowaliśmy wspólnie obrazy. Kolejnym takim naszym osiągnięciem w tym roku była nowa współpraca, mianowicie z Dąbrową Biskupią, która zaprosiła nas do wspólnej wystawy, też bardzo udanej wystawy. Dalej projekt Titanic w Lubostroniu, który oczywiście wspierała nas pani Elżbieta Pieniecka, która jest zawsze z nami. Kolejne działanie, które udało się nam zrealizować w tym roku, to wystawa trzech naszych artystek, czyli Doroty Dominczak-Głowackiej, Joanny Augustyn oraz Urszy Trawińskiej, gdzie pokazały dziewczyny tak naprawdę malarstwo oraz poezję. Debiutowały tam też na scenie Pałacu Lubostrońskiego uczniowie Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu, z którą również współpracujemy i zawsze mamy to wsparcie. I myślę, że jeśli chodzi o ten rok, był to udany rok na nasze działania. Oczywiście projekt z gminą Inowrocław, ze sztuką przez pokolenia w Gnojnie, gdzie odbył się nasze działanie, czyli spotkanie z młodzieżą, z mieszkańcami Gnojna. Te właśnie miejsca udało nam się odwiedzić i pokazać nasze działania. Mm-hmm.
Wszyscy pragniemy powrotu do normalności, którą cieszyliśmy się przed pandemią koronawirusa. Z niepokojem obserwujemy statystyki zakażeń i zgonów w obawie przed kolejnym lockdownem. Czy da się zapobiec kolejnej fali zachorowań? Tak, to jest możliwe dzięki szczepieniom przeciw COVID-19. W Inowrocławiu przez cały czas czynne są punkty szczepień, w których wykwalifikowany personel czeka na każdego, kto zechce wspomóc walkę z koronawirusem. Czy wiesz, że osoby zaszczepione, nawet jeśli zachorują, przejdą chorobę łagodniej, bez konieczności hospitalizacji? Zaszczepieni nie przechodzą kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną. Nie są też wliczane do limitu osób, które obowiązują organizatorów imprez kulturalnych, sportowych i innych społecznych wydarzeń. Mogą również swobodnie podróżować. Inowrocław mówi stop COVID-19. Zaszczep się dla siebie i innych. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.